Moi drodzy, to jest naprawdę radość być dzieckiem Bożym, służyć Panu Bogu i chciałbym podzielić się podzielić fragmentem Bożego Słowa. Nazwałbym to z jednego dnia życia Pana Jezusa Chrystusa. Taką podstawą mojego zwiastowania niech będzie fragment Bożego Słowa zapisany w pierwszym liście Jana, w trzecim rozdziale, ósmym wierszu. I pierwszy list Jana, trzeci rozdział, ósmy werset, mówi nam takie znane słowa. Kto popełnia grzech z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. I teraz chciałbym zwrócić uwagę na tę drugą część. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Biblia Tysiąclecia tłumaczy tę drugą część wersetu tak: Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Natomiast Biblia Warszawsko-Praska ma najbardziej takie bliskie mi tłumaczenie i brzmi ten fragment tak: Syn Boży objawił się właśnie po to, aby zniszczyć dzieło diabła. Syn Boży objawił się właśnie po to, aby zniszczyć dzieło diabła. I teraz chciałbym przeczytać fragment, obszerny fragment Bożego Słowa, tak jak powiedziałem, jeden dzień z życia Pana Jezusa Chrystusa, gdzie będziemy mogli zobaczyć, jak cztery dzieła diabła zostają zniszczone i Syn Boży triumfuje. Zanim przeczytamy ten fragment, chciałbym powiedzieć tylko krótkie świadectwo w kontekście modlitwy, którą mieliśmy o siostrę i brata z namaszczeniem olejem. Kilka miesięcy temu pewna siostra w naszym kościele zadzwoniła do mnie i była bardzo taka zakłopotana. Przed nią była operacja, skomplikowana operacja, jakieś guzy, które musiały być wycięte, nie było, nie było pewności, jak to wszystko przebiegnie, więc. Była to, był to chyba piątek albo sobota, zadzwoniła do mnie i powiedziała: Pastorze, czytam fragment Bożego Słowa z listu Jakuba i mam takie pragnienie: Czy, czy mógłbyś ze starszymi olejem namaścić mnie i modlić się przed tym wyjazdem do szpitala? Powiedziałam: Oczywiście, posłuchaj, czy powinniśmy przyjechać do Ciebie, czy będziesz w niedzielę jeszcze na nabożeństwie? Ona powiedziała: Będę w niedzielę na nabożeństwie. Bo idę do szpitala w poniedziałek, a we wtorek jest zaplanowana e, operacja. No i w niedzielę, podobnie jak dzisiaj, pastorzy, usłużyliśmy ją, wzięliśmy olej, przeczytaliśmy fragment Bożego Słowa, namaściliśmy ją olejem. Później też zachęciliśmy inne osoby, które być może chciałyby skorzystać z takiej modlitwy, i też inne osoby wychodziły do przodu. No i nabożeństwo przebiegało, zakończyło się, wróciliśmy do domu. I był czwartek. Siedziałem razem z żoną, piliśmy herbatkę czkawę, i żona mówi: Wiesz, Marku, co? Zadzwonię do Ewy, do szpitala i spytam się, jak ona się czuje po tej operacji. No i tak naprzeciwko żony siedzę, patrzę na nią. Żona wykręciła numer i takim głosem współczującym mówi: No, witaj, Ewuniu, jak tam się czujesz po tej operacji? I nagle patrzę na moją żonę. Na jej błysk zdziwienia i słowa: Jak nie miałaś operacji? Jak jesteś w domu? Ta siostra w najbliższą niedzielę stanęła przed kościołem i opowiedziała, jak pojechała do szpitala. Przeprowadzono przed operacją jeszcze badania, ale lekarzom coś się nie zgadzało. I podjęli decyzję, aby zrobić jeszcze raz szczegółowe badania. I. Osoba prowadząca, lekarz prowadzący poprosił ją do gabinetu i mówi tak: Nie rozumiemy, co się stało, ale ty nie musisz mieć operacji w twoim ciele, nic nie ma. Idziesz do domu. Kolejne dzieło diabła zostało zniszczone. A słowo Boże mówi, i otwórzmy Ewangelię Łukasza. Bardzo e, lubię czytać Ewangelie, dlatego że one. Nie tylko nam podają jakieś bardzo yy, takie ważne prawdy doktrynalne, ale przede wszystkim w ewangeliach widzę Jezusa Chrystusa w działaniu, a my mamy być jego naśladowcami. Nie tylko w moralnym życiu i postępowaniu, ale naśladownictwo polega też na tym, że czynimy te rzeczy, które on czyni. Dlatego nazwano uczniów chrześcijan, bo w nich rozpoznano Jezusa Chrystusa. Nie dlatego, że nie kradli, nie upijali się, nie palili papierosów. Apostoł Paweł nigdy tego nie robił. A uważał się za największego z grzeszników. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, ósmy rozdział. I przeczytajmy od 22 aż do 56 wersetu, i zobaczymy cztery dzieła diabła, które zostają zniszczone przez syna Bożego, który właśnie po to się objawił, aby te dzieła diabła zniszczyć. Pierwsze to jest uciszenie burzy. I stało się pewnego dnia, że wstąpił do łodzi on i uczniowie jego i rzekł do nich: Przeprawmy się na drugi brzeg jeziora, i odbili od brzegu. A gdy płynęli, on zasnął, i zerwał się gwałtowny wicher na jeziorze, i fale ich zalewały, i byli w niebezpieczeństwie. Wtedy przystąpili do niego i zbudzili go, mówiąc: Mistrzu, mistrzu, giniemy. A on, obudziwszy się, zgromił wiatr i wzburzone fale, a one uspokoiły się i nastała cisza, i rzekł do nich: Gdzież jest, jest, gdzież jest wiara wasza? Oni zaś przestraszywszy się, zdumiewali się i mówili jedni do drugich: Któż to jest ten, że nawet wiatrom i wodzie rozkazuje i słuchają go? I dopłynęli zobaczcie, to jest cały ciąg wydarzeń i dopłynęli do krainy Gerazyńczyków, która leży naprzeciw Galilei. Kolejne dzieło diabła. A gdy wyszedł na ląd. Zabiegł mu drogę pewien mąż z miasta, który był opętany przez demony i od dłuższego czasu nie nosił odzienia i nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach. A gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem padł przed nim i donośnym głosem zawołał: Cóż ja mam z tobą, Jezusie, synu Boga Najwyższego? Proszę cię, nie dręcz mnie! gdyż nakazywał duchowi nieczystemu, aby wyszedł z tego człowieka. Od dłuższego bowiem czasu szarpał nim. A choć go wiązano łańcuchami i trzymano w pętach, on rwał te więzy, a demon pędził go na pustynię. Zapytał go więc Jezus: Jak ci na imię? A ten rzekł legion, gdyż wiele demonów weszło w Niego. I prosiły Go, aby im nie nakazywał odejść w otchłań. A było tam duże stado świn pasące się na górze, i prosiły Go, aby im pozwolił w nie wejść. I pozwolił im. Gdy demony wyszły z tego człowieka i weszły w świnie, rzuciło się całe stado z urwiska do jeziora i utonęło. Pasterze zaś, zobaczywszy, co się stało, uciekli i donieśli o tym w mieście i po wioskach. Ludzie wyszli zobaczyć, co się stało, i przyszli do Jezusa. I zastali tego człowieka, z którego demony wyszły przy odzianego i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u stóp Jezusa, i zlękli się. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, jak został uzdrowiony ten opętany. I prosiła go cała ludność okolic Gerazeńskich, by odszedł od nich, gdyż ogarnął ich wielki strach. Wtedy on wsiadł do łodzi i zawrócił. A mąż ten, z którego wyszły demony, prosił go, by mógł być z nim. Lecz on odprawił go, mówiąc: wróć do domu swojego i rozpowiadaj, jak wielkie rzeczy uczynił ci Bóg. I odszedł rozpowiadając po całym mieście, jak mu, wielkie rzeczy uczynił, jak mu wielkie rzeczy uczynił mu Jezus. A gdy Jezus powrócił, przyjął go lud. Wszyscy go bowiem oczekiwali. A oto przyszedł mąż imieniem Jair który był przełożonym synagogi i padł do nóg Jezusa i prosił go, aby wstąpił do jego domu, gdyż miał córkę, jedyne, jedynaczkę, w wieku około dwunastu lat, a ta umierała. A gdy on szedł, tłumy cisnęły się do niego. Kolejne dzieło diabła. A niewiasta, która miała krwotok od dwunastu lat i na lekarzy wydała całe swoje mienie, a nikt nie mógł jej uleczyć, podszedłszy z tyłu, dotknęła się kraj szaty jego i natychmiast ustał jej krwotok. I rzekł Jezus, ktoś się mnie dotknął. A gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr, mistrzu, tłumy cisną się do ciebie i tłoczą. Jezus zaś rzekł, dotknął mnie ktoś, poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. A niewiasta, spostrzegłszy, że nie może się ukryć, podeszła z drżeniem, padłszy przed nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. On zajrzegł do niej. Córko, wiara twoja uzdrowiła cię. Idź w pokoju. Gdy on jeszcze mówił, nadszedł ktoś od przełożonego synagogi mówiąc i mamy czwarte dzieło diabła. Umarła córka twoja, nie truć już nauczyciela. Jezus zaś usłyszawszy to, odpowiedział mu: nie bój się, tylko wiesz, a będzie uzdrowiona. A przyszedłszy przed dom, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, tylko Piotrowi, Janowi, Jakubowi i ojcu i matce dziecka. A wszyscy płakali i żałowali jej. On zaś rzekł: nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi. I wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. On zaś, ująwszy ją za, prawo, za rękę, zawołał głośno: Dziewczynko wstań! I powrócił duch jej, i zaraz wstała, a on polecił, aby jej dano jeść. I wpadli w osłupienie jej rodzice. On zaś przekazał im, by nikomu nie mówili o tym, co się stało. Na to właśnie Syn Boży się objawił, aby zniszczyć dzieła diabła. Syn Boży jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Moi kochani, Słowo Boże uczy nas, że my również w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jak gdyby przez nas Chrystus napominał. W miejsce Chrystusa mówimy, pojednajcie się z Bogiem. Również w miejsce Chrystusa modlimy się o chorych i również w Jego imieniu, w autorytecie Jego imienia niszczymy i, nie wyczy, i yy, niweczymy dzieła diabelskie. On nawet dał nam autorytet, abyśmy stąpali po wężach, skorpionach i wszelkiej mocy nieprzyjacielskiej. Te cztery historie... Pokazują mi takie cztery rodzaje dzieł diabła, które być może i my doświadczamy w jakimś momencie w swoim życiu. Ja wiem, że my mówimy tak, ale diabeł do mnie nic nie ma. Bądź z takimi słowami ostrożny, bo kiedy jesteś dzieckiem Bożym, On bardziej ma do ciebie niż kiedykolwiek wcześniej, kiedy należałeś do Niego. Słowo Boże mówi, że On wcale nie jest obojętny w stosunku do Twojego życia. Ale on krąży jak lew ryczący i to, co chce zrobić, to chce znaleźć miejsce, przez które będzie miał dostęp do Twojego życia, aby Ciebie zaatakować. Dlatego Słowo Boże zachęca nas do tego, wręcz wzywa, żebyśmy byli czujni i mocni wierze, i abyśmy dawali Jemu odpór. Słowo Boże pokazuje nam te cztery historie, ta pierwsza historia, uciszenie burzy. Bardzo często używam jej na ewangelizacjach. Kiedy patrzę na te, tę historię uciszenia burzy, to ja widzę Twoje i moje życie. Oto pewnego dnia ono się rozpoczęło i pewnego dnia się zakończy. Wiecie, nasze życie to jak, jak płynąć łodzią z jednego brzegu na drugi. Nawet jest taka piękna stara pieśń: do domu fale szumiące mnie niosą. Tak, 1 czerwca 1959 roku rozpoczęło się moje życie, a więc wypłynąłem od brzegu. Wiecie, od brzegu jest dosyć bezpiecznie. Tu jest brat, który ewentualnie później będzie mógł mnie skorygować z tym, co mówię. On pływa bardzo dużo, ale mam wrażenie, że w porcie jest o wiele mniej fal niż na otwartym morzu. W port to jest nasz czas dzieciństwa, gdzie jesteśmy szczególnie otoczeni opieką rodziców. I chociaż nieraz to dzieciństwo przypada na różny wiek, na różny okres czasu, to to dzieciństwo wspominamy z takim nieraz rozrzewnieniem, miło, że na przykład w domu wcale łatwo nie było. Dlaczego? Bo byliśmy pod opieką. Ale wiecie, w życiu jest jak na morzu. Raz płynie się i tak, ach. Wczoraj, jak przyjechaliśmy tydzień temu do, do, do Szczecina, pierwsze kroki oczywiście na plażę, no bo gdzież można, do koło brzegu, przepraszam, do koło brzegu. W Szczecinie i w Stargardzie będziemy niedługo, chyba w marcu mam zaplanowany wyjazd i usługę. I moi kochani, pierwsze co poszliśmy na, nad morze i była taka, ta, o, lustro. Tak spokojnie. Wiecie, tylko morsy raz po raz wchodziły do, do wody. Ale przedwczoraj już było inaczej. Zauważyłem czterech młodych ludzi. Ja nie wiem, czy faktycznie te stroje, które oni mieli, są tak ciepłe, bo oni siedzieli w wodzie bardzo długo i śliskali się na deskach servingowych. No, wiecie, żeby na desce płynąć, to fala no, musi być większa. To nie może być zupełnie spokojna tafla. I w naszym życiu jest tak, jak na morzu. Kiedy płyniemy, są różne wydarzenia. Oto nieraz przychodzi jakieś doświadczenie, fala, trudna sytuacja. Tyle, że my z wiekiem mamy coraz większe doświadczenie radzenia sobie z różnymi sztormami i falami, które uderzają w nasze życie. Na przykład. W sezonie jesiennym, kiedy mamy katar, wcale nie klękamy, bijemy głową o, o, o podłogę, krzycząc Boże, ratuj, ginę. Prawda? Radzimy sobie. Idziesz do swojej apteczki, wyciągasz syrop, witaminę C i czy będziesz je brał, czy nie będziesz brał, po siedmiu dniach minie wszystko. Ale są sytuacje, kiedy te fale niestety są większe. A nieraz są takie, które przerastają zdolności, aby utrzymać kurs i przepłynąć i płynąć dalej. Takie śmiertelne burze. I ta burza, która była wtedy na tym jeziorze, to była burza, która niosła śmierć. Zobaczcie, kim byli uczniowie z zawodów, przynajmniej trójka ich była rybakami. To nie byli wędkarze z brzegu. Oni wychowali się na łodziach. Dla nich byle sztorm nie był problemem. Oni od dzieciństwa na łodzi się wychowali. A tu już byli dorosłymi mężczyznami. Oni wiedzieli, jak łódź ustawić. Oni dokładnie znali się na żegludze. Przede wszystkim pierwsza rzecz, która ich zdziwiła, to to, co się stało. Bo oni potrafili pogodę rozpoznawać z nieba. Kiedy wypływali, nie było żadnej wątpliwości, że wszystko będzie dobrze. Piękne, bezchmurne niebo, nie ma żadnego większego wiatru, wszystko wydaje się, że będzie dobrze. I słowo Boże mówi: i nagle. Tak przychodzą diabelskie doświadczenia nagle, ni stąd, ni zowon przychodzi wichura, jej praktycznie nie powinno być. Skąd ta wichura? Czy to był przypadek? Czy, czy to akurat tak ich spotkało? Nie, nie uważam, że to był przypadek. To było zamierzone działanie diabła. I nie chodziło wcale o tych, którzy byli tam najbardziej przestraszeni. Tu nie chodziło o Piotra, o Jana, tu nie chodziło o nich, tu chodziło o Pana Jezusa. Jeżeli łódź zostanie zniszczona, zatopiona i wszyscy oni poginą. Nie ma naszego odkupienia. Krew nie została przelana. Pan Jezus spoczywa gdzieś na dnie. Diabeł triumfuje. To było dzieło diabła. Ale na to Syn Boży się objawił, aby te dzieła zniszczyć. I w pewnym momencie uczniowie podbiegają do Pana Jezusa. Nic cię to nie obchodzi, że gniemy? Pamiętacie, co Pan Jezus zrobił? Pan Jezus bardzo osobowo potraktował to zjawisko przyrody. On wstał i zgromił. Zgromił. Tak jak do człowieka, powiedział, jak do istoty żyjącej: ucisz, umilknij. I co Słowo Boże mówi, i natychmiast. I natychmiast. O, myślę, że uczniowie byli szczęśliwi. Mówią, Panie Jezu, na dziś już wystarczy, już nie mamy siły. Idziemy, wychodzimy na brzeg, ale to nie koniec. Kiedy wyszli na brzeg, nagle wybiegł ktoś, o kim czytamy, że miał legion demonów w sobie, które czyniły, że on miał ponadnaturalną siłę. Przeczytaliśmy, że jego wiązano, pamiętacie czym? Łańcuchami i powrozami. A on co robił? On je rwał. Nikt z nas nie zrywa łańcuchów. Nikt z nas nie jest stanie, nawet ćwicząc kulturystykę, mamy różnych supermenów dzisiaj, nie jest w stanie zerwać łańcuchów. Są granice, ale ten człowiek te granice przekraczał. Był opętany. Ja dzisiaj patrząc na współczesne życie człowieka, żyjemy w takim niesamowitym biegu. Brakuje nam takiego zatrzymania. i diabeł to wykorzystuje i uderza w nas, może nie legionem, ale uderza różnymi depresjami, nerwicami, lękowymi, stanami, które dzieją się w nas i których nie potrafimy zrozumieć. Co się dzieje? Uderza uzależnieniami, które z początku są jak lekarstwo. Bo przy takim napięciu, takim życiu, jak sobie weźmiesz kieliszeczek, a później drugi, to nagle tak błogo, zapomnisz o tych rzeczach. Słowo Boże mówi, że diabeł. Jego jedno z imion to jest Anioł Światłości, bo mówi o Jego miejscu przed upadkiem i on nieraz w takich białych rękawiczkach pozornie na początku wydaje Ci się coś bardzo dobrego, niewinnego, a okazuje się, że prowadzi to później do całkowitego zniszczenia. Ja prowadziłem ośrodek przez wiele lat, sam byłem osobą uzależnioną. Wiecie, kiedyś postanowiłem zadawać pytanie osobom, którą przyjmowałem do ośrodka. Chyba setki osób to pytanie zadałem: Posłuchaj, czy planowałeś być alkoholikiem? Wiecie, że nie znalazłem osoby, która by powiedziała: O tak, od dziecka o niczym więcej nie marzyłem. Nikt nie planuje. Czy ja planowałem, żeby dojść do takiego miejsca, w którym straciłem wszystko? Na końcu poznałem dziewczynę, która nie wiedziała, że jej chłopak jest uzależniony, bo zawsze jakoś tam wymigiwałem się albo nie szedłem na spotkanie, ale po ślubie już nie można było tego zrobić. Kiedy widziałem, jak żona chce odebrać sobie życie, kiedy widziałem, jak nasze dziecko na mój widok, nasze dziecko, dwuletni Bartek wtedy płakał, to ja zaczynałem płakać, brałem go na kolana i mówię tak: synu, już nigdy ojca nie zobaczysz w takim stanie. Nigdy. Ja teraz już się wezmę w garść. Ja teraz już skończę z tym. Ale co się okazało, że od mojej silnej woli problem był silniejszy. I chociaż postanawiałem, brałem się w garść, całą silną wolę wprowadzałem, wiedziałem, że już alkoholizm jest chorobą, chorobą nieuleczalną, nie można jej wyleczyć, można zaleczyć, i z tak zatrzymaną chorobą trzeba już do końca życia żyć. Te wszystkie rzeczy miałem, że pierwszym krokiem do wyjścia jest to, że trzeba uznać, że je, ma się problem, wobec którego się jest bezradnym. Ja to wszystko wiedziałem. A jeżeli ktoś jeszcze pewnego dnia mi powiedział, Marek, nikt ci nie pomoże, jak ty sam sobie nie pomożesz, myślałem, to jest mądre. Ale nie muszę wam powiedzieć, jakie było rozczarowanie, kiedy stwierdziłem, że sam nie jestem w stanie sobie pomóc. Jak myślicie, czy ten człowiek opętany był w stanie sam sobie pomóc? Nie był w stanie sam sobie pomóc, tak jak ja nie byłem w stanie sam sobie pomóc. Ale na to Syn Boży się objawił, aby zniszczyć dzieła diabła. Pamiętam, na ewangelizacjach bardzo często spotykam się z ludźmi, jakiś czas temu na ewangelizacji mężczyzna, który wyszedł do przodu, zaczął mówić, że Pastorze, nie wiem dlaczego, ale nieraz jakaś takie nerwy mnie przychodzą. I ja potrafię wtedy żonę skrzyczyć, zrobię tyle przykrości, a później ja tego naprawdę żałuję. Ona już nie chce dalej ze mną żyć, bo dochodzi do rękoczynów. Ale ja taki nie chcę być. Ja nie wiem, co się ze mną dzieje, jakby coś we mnie wlazło. Wiecie, ja jestem też terapeutą, to jest tak z punktu terapeutycznego, to sobie myślisz, o następny, który już sobie diabła bierze jako, jako część usprawiedliwienia swojego postępowania. Prawda? Bo to wszystko przez diabła. Ale wiecie, nie zawsze jest tak, że to jest tylko chęć usprawiedliwienia się. Nieraz jest tak, że robisz coś, a później mówisz, dlaczego ja to zrobiłem? Przecież to było bez sensu, ile jak krzywdy zrobiłem. Czy jest dla mnie wyjście? Ja mówię, pewnie. Przyjdziemy pod krzyż. Do miejsca, gdzie diabeł został pokonany, bo na to Syn Boży się objawił, aby te dzieła zniszczyć. Ten człowiek został zupełnie uwolniony od tego. Dwa lata później, kiedy odwiedzałem ten kościół, on powiedział: od dwóch lat nie ma problemu, a dziś w kościele jestem stałą rodziną. Na to Syn Boży się objawił. I później pan Jezus idzie dalej i co się dzieje podchodzi człowiek który mówi moja córka umiera ma 12 lat pan Jezus mówi dobrze idziemy przyjdę i uzdrowię ją ale po drodze inna kobieta zobaczcie dziewczynka ma 12 lat a do pana Jezusa podchodzi kobieta która od 12 lat cierpi na kwotok sobie mówi w sercu tak jeżeli się dotknę szaty jego będę uzdrowiona Jak myślicie, czy ta choroba to był Boży plan? Wiecie, Pan Jezus nigdy nie robił wbrew Bożej woli. Gdyby Bożą wolą było to, żeby była ta burza, to Pan Jezus nigdy by jej nie zgromił. Gdyby Bożą wolą było to, że ten człowiek jest opętany, to Pan Jezus nigdy by go nie uwolnił. Gdyby Bożą Wolą było, żeby ta kobieta dalej cierpiała na Krwotok, to Pan Jezus na pewno by nie dał jej uzdrowienia. Dwanaście lat cierpiała na Krwotok. Inna historia, zeszłoroczne wakacje. Dziewczyna, młoda dziewczyna, miałem możliwość kilka miesięcy później ją ochrzcić. Ona już zaczęła chodzić do kościoła w środzie Śląskiej. Bardzo taka weszła w grupę młodzieży i my zaprosiliśmy grupę młodzieży do naszego kościoła, żeby oni w Legnicy podziałali misyjnie. Tak zwana generacja Plus chyba teraz, kiedyś to była generacja T. I to była dziewczyna, która też dołączyła do tej grupy. Niestety, kiedy przyjechała, miała pewien problem. Od dłuższego czasu miała bóle pod brzusza i to takie, że nie mogła sobie fizycznie z tym poradzić. I kiedy, kiedy spotkała się z tą młodzieżą, tak stała pomiędzy, czy powinnam zostać, czy powinnam gdzieś wrócić do domu, ale że w pewnym momencie znów te bóle się nasiliły. Ci młodzi ludzie mówią, co z tobą się dzieje? Ona mówi, nie wiem, nie wiem, to już od jakiegoś czasu jest. I okaza okazuje się, że w kościele, w środzie śląskiej, jest małżeństwo i ta siostra jest ginekologiem i ma swój gabinet w Legnicy. I oni sobie przypomnieli, mówią: no to chodźmy, pójdziemy do tej siostry naszej, może ona coś ci przepisze, no, no musimy coś z tym zrobić. I kiedy poszli do jej gabinetu, ta siostra ją przyjęła i ona mówi: wiesz, niepokoi mnie to, co mówisz, niepokoją mnie te objawy, zrobię ci USG. Kiedy zrobiła USG, nagle ta dziewczyna zobaczyła, że ona jest bardzo poważna, podeszła do niej i mówi: Posłuchaj, ty masz bardzo poważny problem. Na jednym jajniku masz guza i to bardzo dużego guza. Natychmiast daje ci skierowanie do szpitala w trybie pilnym, żeby przyjęto ciebie na oddział. Nie muszę wam powiedzieć, co się dzieje w sercu młodej osoby, kiedy takie coś słyszy. Wtedy to jest ten moment, kiedy świat ci się zawala. Dobrze, że ta siostra w Chrystusie, lekarz, jest osobą wierzącą, więc mówi: Posłuchaj, ale zanim wyjdziesz z mojego gabinetu, pomodlę się o ciebie. Więc nałożyła na nią ręce i modliła się. Kiedy ona wyszła z gabinetu, była kompletnie załamana. Kiedy młodzież zobaczyła to, co jest, i ona im mówi, co się stało. Oni mówią dobrze zawieziemy cię do szpitala ale najpierw się będziemy z tobą modlić i modlili się razem z tą dziewczyną uruchomili też taką modlitwę w kościele ja wtedy przebywałem w innym miejscu dostałem telefon żeby o nią się modlić i przyjechała do szpitala lekarze wzięli te wszystkie ten, ten, to skierowanie wzięli to zdjęcie położyli ją na oddziale i mówią dobrze powtórzymy badania i znów zrobili jej USG i kiedy zrobili USG, lekarz wchodzi do jej pokoju i mówi tak. Posłuchaj, dziecinko, kiedy ty miałaś te USG robione? Ona mówi, dwie godziny temu. On mówi, to jest niemożliwe. Niemożliwe, bo my w tej chwili zrobiliśmy badanie i nic nie ma. I wiecie. Byli na tyle zakłopotani sytuacją, że podjęli decyzję bardzo szczegółowe jeszcze badania z krwi, no bo no, tutaj nie ma, wiecie, to nie jest błąd kliszy, to, to, co, coś jest nie tak. I do czego ostatecznie, do, do czego doszli? Że faktycznie badania szczegółowe, badania krwi wykazują, że jakiś stan zapalny tam był. Ona tego samego dnia wyszła do domu. Kilka miesięcy później, czy tygodni później, nawet, bo to było w ubiegłym roku, miałem przywilej tę dziewczynę chrzcić. Ona oddała swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Kolejne dzieło diabła zostało zniszczone. Bo gdyby to było wolą Bożą, to pan Jezus by jej nie uzdrowił. Widzicie, co jest naszym problemem? Że my bardzo często z jedną rzeczą mamy kłopot. Ja zauważyłem, co najbardziej wpływa na osłabienie mojej wiary, aby przyjąć Boże błogosławieństwo. Powiem Wam, upływający czas i brak odpowiedzi. Kiedy ktoś mówi, jestem ciężko chory, to wtedy jako Kościół potrafimy stanąć i zacząć modlić się za taką osobą. Kiedyś mieliśmy taką osobę w kościele, ona miała raka płuc, siostra Ala, kiedy przyszła przed nabożeństwem i powiedziała o tej sytuacji, ja byłem bardzo poruszony tym. Więc mówię Alu, zaraz zaczniemy nabożeństwo i będziemy się o Ciebie modlić. Wiecie, ja jestem wychowany w środowisku charyzmatycznym, zielonoświątkowym. Kiedy powiedziałem, że ta siostra Maraka, taki szmer przepłynął po sali. I wtedy mówię, kościele, powstancie, będziemy wszyscy modlić się o naszą siostrą. Wzięliśmy też olej, namaściliśmy ją jako starci. Wiecie, modlitwa ludzi była taka, wszyscy zaczęli się modlić. Jak wiecie, ja nie należę do cicho mówiących. Ja wołałem, panie, dotknij się jej, to ja swojego głosu nie słyszałem, bo taki krzyk modlitwy był na sali. To było jak wodospad. Ale nic się nie zmieniło. I mijał miesiąc, pół roku. Kawałek płuca ta siostra miała usunięty, i mijają kolejne miesiące. I chyba minęło pół roku, może więcej. Pamiętam, jak tak spojrzałem na Alicję i rozpoczynałem nabożeństwo: mówię, bracie i siostry, pamiętajmy o naszej siostrze Ali. Pomódlmy się o niej wiemy, jaki ona ma problem, powstańmy. I nagle zaczynamy się modlić. Mm, no, panie. Mm. Ja mówię, gdzie jest ta modlitwa, którą zanieśliśmy pół roku temu? Gdzie jest to wspólne wołanie? Dlaczego my teraz tak. Mm, no, jeżeli, no, jeżeli to Twoja wola, mm, mm, panie. Wiecie, co się stało? Upływał czas, nic się nie zmieniło, więc przy, zaczęliśmy myśleć kategoriami widocznie tak musi być widocznie tak jej los. Wiecie, kiedy tak mówimy kiedy wołamy o pomoc, upływa czas, nic się nie zmienia, a sytuacja nieraz się pogarsza wtedy zaczynamy tak funkcjonować. W tym momencie poddajemy się i rezygnujemy. Bo to jest objawem rezygnacji, brak tego entuzjazmu w modlitwie, tego wołania jak za pierwszym razem. Jakiś czas temu, to już minęło trzy lata, przechodziłem poprzez, przez taką dolinę osobistego doświadczenia. To było bardzo skomplikowane. Było związane też z kardiologią, ale jednocześnie z systemem emocjonalnym. Wiecie, ja wyznawałem Boże obietnice. Modliłem się każdego dnia i po każdym następnym dniu było gorzej. Były momenty, że wychodziłem na taras i patrzyłem w niebo i mówię, Boże, ja już tego nie udźwignę. Ja nie mam siły. Boże, pomóż, ratuj. Wiecie, co robiłem? Otwierałem Biblię i kładłem się do łóżka. I tak zasypiałem mając nadzieję że rano się obudzę i będzie wszystko dobrze a rano się obudziłem i nie było wcale dobrze było gorzej tydzień po tygodniu miesiąc po miesiącu wiecie trwało to półtora roku fajno się mówi o półtora roku które było kiedyś ale pomyśl od dziś do 2019 roku, połowy, ale wcale nie ma żadnych gwarancji, że coś się zmieni, bo wszystko pokazuje, że daj Boże, żeby było tak jak dzisiaj, bo jak znów jutro będzie gorzej, to, wiecie, to są trudne momenty. Wtedy przychodzi taka, taki moment, w którym chcesz powiedzieć: Boże, widocznie taki mój los. Albo powołać się na słowa, które nie do ciebie były kierowane i w Biblii są zapisane. Paweł powiedział: Wystarczy, Panie. Pan mi powiedział, że wystarczy, że łaskę mam. Tylko, że Pan mu osobiście odpowiedział. A to nie był wniosek Pawła wynikający z braku uzdrowienia. A my często przywołujemy to słowo jako wniosek z braku uzdrowienia, którego oczekujemy. Dlatego, bracia i siostry, kiedy jesteśmy w trudnych sytuacjach, nie rezygnujmy, ale walczmy do końca. Bo kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Słowo zbawiony nie tylko dotyczy życia wiecznego, ale dotyczy uwolnienia, uzdrowienia, zmiany sytuacji. Wiecie, jednym z najpiękniejszych sukcesów dla mnie to jest małżeństwo, które jest w rozpadzie i następuje na nowo połączenie. Powiem Wam, chyba największym cudem było to, kiedy małżeństwo 14 lat po rozwodzie. Stanąłem na ślubnym kobiercu i oni znów sobie ślubowali miłość, wierność i uczciwość małżeńską. 14 lat było po rozwodzie. Na szczęście nie było następnych rodzin. I jeszcze coś zauważyłem: to jest najtragiczniejsze, że więcej porażek mam w dusz pasterstwie małżeństw w kościele niż poza kościołem. Wiecie, że chrześcijanie dużo trudniej niż nowonarodzeni przyjmują Boże Błogosławieństwa. Jak często jest, że rozmawiam z ludźmi wierzącymi, którzy mają do dyspozycji Boże obietnice to jest krok do zwycięstwa, a oni nie potrafią z tego korzystać. A ci, którzy się nawracają, no bo to już nie jest moja żona, no bo my już wzięliśmy rozwód, ale jesteście gotowi dziś przyjąć Pana. O tak, jestem poruszony słowem. Mamy dzisiaj osoby z gospodarzem budynku kościelnego, podobne świadectwo jak brat, który tutaj wygłosił. Już spał po śmietnikach, nastąpił rozwód, znalazł się w ośrodku w Janowicach Wielkich, oddał życie Jezusowi Chrystusowi. Zaprosiliśmy go do siebie, bo nie miał dokąd wrócić, ale okazało się, że była żona jego mieszka w Legnicy, więc nawiązaliśmy kontakt. Oni dzisiaj razem już są w kościele. A ja czekam na ten moment, kiedy staną, a ja będę ich prowadził. Ślubuję ci po raz ostatni: miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Tak. Bóg jest Bogiem ponadnaturalnych rzeczy. Ja wierzę w Boga, który może więcej niż ja mogę. I ostatnia rzecz śmierć. Prawda? Może powiesz tak: No bracie, no fajno, no te historie opowiedziałeś, dobrze, no ale co nam do śmierci no to z wzbudzenie teraz chcesz nam opowiedzieć historię z martwych nie chcę powiedzieć o innej śmierci która może być twoim udziałem choćby o tej której wspomniałem wiecie jak dużo małżeństw dzisiaj jest martwych wiecie dlaczego martwych bo miłość przestała w tych małżeństwach istnieć w pasterstwach dla małżeństw często siedząc przed dwojgiem ludzi zadaje pytanie takie bezpośrednio Stefan, posłuchaj, a kochasz swoją żonę? Wiecie, Stefan zakłopotany mówi tak, czy ja wiem, po takim czasie to ja już się do niej przyzwyczaiłem. Zawsze patrzę wtedy w niebo i mówię, Boże, chroń mnie, żebym nigdy się nie przyzwyczaił do mojej żony. Bo przyzwyczajenie to jest kiepski fundament dla Twojego małżeństwa. Jeżeli już w Twoim małżeństwie nie ma nic plus przyzwyczajenia, to... Trudno nazwać, że to jest jeszcze małżeństwo, bo przecież fundamentem małżeństwa jest miłość. Ale żeby ona była, trzeba ją pielęgnować, bo ona też jest celem diabła, aby ją zniszczyć. Ale na to Syn Boży się objawił, aby tego rodzaju dzieła zniszczyć. Może znajduje się duchowo w takiej sytuacji, bo wiecie, to, że chodzę do Kościoła, to, że składam ofiary na kolektę, to, że śpiewam z innymi pieśmi, to wcale nie znaczy, że jestem duchowo żywy. Ja mogę być religijnie już przyzwyczajony do pewnych rzeczy. Nie ma nic gorszego, jak obumiera w człowieku relacja z Jezusem Chrystusem. Nie ma nic gorszego. Wiecie, kiedy obumiera relacja z Jezusem, ty na zewnątrz wyglądasz cały czas super. Przychodzisz, mówisz chwała Bogu, chwała siostro, chwała siostro, potrafimy ładnie się zachować. Prawda? O, witaj, miło. Tak, dzięki Panu. O, Pan mnie prowadzi, alleluja. My już tak sobie te, to słownictwo wprowadziliśmy, że potrafimy być martwi, a wyglądać jak żywi. List objawienia o tym mówi. Mówisz, że żyjesz, a jesteś umarły. Do kogo jest to list? Do świata? Nie, to jest list do kościoła. Dlatego trzeba pielęgnować. To jest też relacja oblubieńca z oblubienicą. Jeżeli w małżeństwie potrafi wygasnąć miłość, to ta miłość również może wygasnąć. Nigdy nie ze strony oblubieńca. Ale z naszej strony oblubienicy różnie to bywa. Ale na to Syn Boży się objawił nie po to, żeby utrzymać Cię w poczuciu winy, ale żeby takie dzieło diabła zniszczyć i aby na nowo przywrócić Ci relację z sobą. Moi kochani, chciałbym przez chwilę się pomodlić. Jeżeli mógłbym Was prosić, to chciałbym, żebyście siedząc pochylili swoje głowy, nie oglądali siebie nawzajem. Mam pytanie. Być może dzisiaj znajdujesz się w miejscu, które byś nazwał burzą życia, że w Twoim sercu, w Twoim życiu jest burza i nie jesteś w stanie sam jej uciszyć. Być może jest inne doświadczenie duchowe, które nie daje Ci dobrej relacji z Panem. Może jest to choroba. Która może nie jak w przypadku tej kobiety trwa 12 lat, może mniej, a może jest to choroba, która już dużo dłużej jest niż 12 lat. A może coś umarło w Twoim osobistym życiu. Może coś umarło w relacjach, w Twoim małżeństwie. A może umarły relacje z dziećmi lub z rodzeństwem. Może. Obumiera relacja z Panem Jezusem albo z Kościołem? Na to Syn Boży się objawił, aby na nowo wzbudzić życie, aby przynieść uzdrowienie, pojednanie, uciszyć tę burzę. Przez chwilę pomodlę się i chciałbym szczególnie pomodlić się. Za osobami, które być może dziś tak bardzo takiej modlitwy potrzebują. Potrzebują tej modlitwy, która płynie od Pana Jezusa, który właśnie po to się objawił, aby zniszczyć dzieło diabła. Żeby ta modlitwa miała zasadność, chciałbym zadać pytanie. Kto z Was potrzebuje takiej modlitwy? Jeżeli ktoś potrzebuje, niech tylko na chwilę podniesie swoją rękę, to będzie znak, że taka modlitwa jest. O, jest coraz więcej osób, które podnoszą. Dziękuję. Dziękuję Wam. Więc przyjmij tę modlitwę i włącz się do niej. wszechmogący Boże Ojcze tak bardzo dziękuję Tobie że dałeś syna Jezusa Chrystusa aby każdy kto w niego wierzy nie zginął ale miał życie wieczne i dziękuję Ci że właśnie po to Jezus Chrystus przyszedł na świat aby zniszczyć zniszczyć dzieła diabła Panie ja dziękuję Tobie Jezu, że mogę tego na co dzień doświadczać i dziękuję Ci, że dziś, Panie, mogę prosić o każdą osobę, która podniosła swoją rękę. Panie, ja nie znam tych osób. Ja nie wiem, jaki jest to problem. I to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że Ty znasz każdą z tych osób. Ty znasz je po imieniu, Ty znasz je zanim one zostały poczęte. I dziękuję Ci, Panie, że cierpienie tych osób nie sprawia Tobie przyjemności i nigdy nie sprawiało. I teraz proszę, Panie, tak jak wtedy nad tą burzą, wyciągnij swoją rękę nad życiem każdego z nich i ucisz, aby ta burza zamilkła, aby to doświadczenie zakończyło się. Panie, to nie może stać się przez naszą moc ani naszą siłę, lecz przez moc Twojego świętego ducha, przez moc Twojej obecności w tym zgromadzeniu. Dlatego proszę, błogosław! Błogosław! Błogosław tam, gdzie są problemy, Panie, choroby. Niech każde ciało zostanie dotknięte mocą uzdrowienia. Panie, nie tylko ciało, ale Chore małżeństwa, niech moc uzdrowienia uzdrowi, niech miłość na nowo rozpali się, niech relacje zostaną odbudowane nie na takie powierzchowne, na pokaz, aby inni ludzie tylko widzieli, ale aby one manifestowały się w codziennym życiu dziś po południu, jutro po południu i każdego następnego dnia. Panie, dziękuję Ci za tę społeczność. Dziękuję Ci, że mogę odczuwać, co też nie jest najważniejsze, Twoją obecność w tym miejscu. I dziękuję Ci, że Twoje błogosławieństwo się wylewa. Amen.